Siemanoczko, ja jestem GFOX na was po kilkudniowej przerwie w kolejnym odcinku z serii Top 10, gdzie weźmiemy na wasza top 10 postaci do kierowania 1 vs 9. Na samym początku chciałem zaznaczyć, że jest to moja subiektywna opinia związana z prawie 6-letnim doświadczeniem. Jeżeli dobijemy tak jak poprzednio czystą łapę w górę, to lecimy z kolejnym odcinkiem serii Top 10. Życzę miłego oglądania i przejdźmy do naszej listy. I tak na 10. miejscu mam Gangplanka, czyli pirata, który dzięki swoim beczkom jest w stanie wygrać nie jeden teamfight swojemu zespołowi. Znajduje się na 10. miejscu ze względu na to, że żeby kierować swój team potrzebuje dotrwać do późniejszych faz gry, a także bardzo dobrze farmić, co jest dosyć trudne, jeżeli dopiero zaczynamy przygodę z naszym piratem. Największe dwa power spike'i są następująco, po zbudowaniu Trinity Force, a także na 13. levelu, kiedy mamy wymaksowaną naszą umiejętność E, która bardzo szybko się ładuje i pozwala nam zadawanie olbrzymich ilości obrażeń. Jeżeli połączymy to z Sheenem z Trinity Force, a także obrażeniami krytycznymi z Infinity Edge, które budujemy na drugi item. Ponadto pozwala nam pomagać swoim sojusznikom dzięki swojej umiejętności R, która na pewno pomoże naszemu teamowi, jeżeli zostanie dobrze użyta, zdając nawet spory damage, przy czym pozwala ona także na stunowanie naszych przeciwników. Na 9. miejscu plasował się Tryndamer, gościu co brzmi mieczem, który po tym jak wygramy linię i trzymamy farmę na coś dobrym poziomie, jesteśmy w stanie pokierować nie jeden team do zwycięstwa. Umie dzięki temu, że po tym jak zadamy bardzo duże obrażenia z deszka autoataków, które w połączeniu z naszą umiejętnością pasywną zapewniają nam często obrażenia krytyczne, to tracąc nasze HP możemy przedłużyć życie Tryndamera przez kolejne 5 sekund dzięki umiejętności R. Umie polega na tym, że idziemy na boczną linię, czyli top lane albo bot lane i pushujemy jak najbardziej możemy, ściągając kolejnych przeciwników w naszą stronę, co powinno zagwarantować naszym sojusznikom na wzięcie obiektywów, jakimi są smog czy turret, a także pozwala im na wyłapanie przeciwnika, który w pojedynku udał się na boczną linię albo za bardzo zapuścił się w naszą dżunglę. Na miejscu 8 znalazł się Master Yi. I teraz pytanie, dlaczego tak nisko? Otóż znalazł się on tak z paru względów. Najważniejsze to to, że potrzebuje on wiedzieć kiedy farmić, czyli prawie cały czas kiedy ma na to możliwość, a kiedy gankować. Czyli tylko wtedy, kiedy jesteście prawie pewni tego, że zabijecie, albo wy musicie zużyć summoner spella waszego przeciwnika. Następnym kolejnym ważnym aspektem jest to, że Master Yi po otrzymaniu jakiegokolwiek stuna podczas teamfightu, w prawie każdej sytuacji będzie zmuszony oczekać około minuty z szarym ekranem. Na 7. miejscu mam Vladimira, który jest ostatnio bardzo niedoceniany, a jednak jest w stanie szczególnie na niższych dywizjach zapewnić naprawdę dużo wygranych teamfightów. Szczególnie dzięki swojemu olbrzymiemu healowaniu z jego skilli, które pozwalają mu przyjąć dużo, dużo więcej obrażeń niż jego maksymalna ilość HP. Co szczególnie można poczuć w późniejszych fazach gry, które pozwalają mu tylko dzięki jednej umiejętności, jaką jest jego R, wyhealować prawie całe swoje HP. W połączeniu z jego małymi cooldownami w późniejszej fazie gry, a także bardzo dużemu damage'owi, jesteśmy w stanie, tak jak wspomniałem wcześniej, wygrać naprawdę dużo, ale to dużo teamfightów. Na miejscu 6 uplasowała się Riven, która mimo tego, że jest bardzo mocna podczas dueli, potrafi także dzięki swoim umiejętnościom, które są tak zwanymi umiejętnościami AOE, zniszczyć niejedną osobę w teamfightie. A dzięki bardzo skomplikowanej mechanice, mainy tej postaci potrafią nie tylko zadać olbrzymie ilości obrażeń, zabijając przy tym kilka osób, ale potrafią także ograć przeciwnika, dodżując oraz absorbując bardzo dużą ilość obrażeń na swoją umiejętność E, która daje sporego shielda, a fakt, że ta umiejętność szczególnie w późniejszej fazie gry ma cooldown 3,5 sekundy, pozwala to jej na niszczenie niejednego przeciwnika. Jest super umiejętność, która zwiększa ilość AD o aż 20%, które powoduje, że dostaje ona jeszcze mocniejszy burst, pozwala jej także wystrzelić 3 pociski, które w połączeniu z jej innymi umiejętnościami stanowią naprawdę postać, która bardzo dużo może namieszać na Summoner's Rift. Na 5. miejscu uplasował się Darius. Ach, Darius. Postać, na której wystarczy nastakować 5 staków na jednym przeciwniku, które pozwalają nam na tak zwane donkumanie przeciwników, zadając przy tym nieuchronne obrażenia, a także dostając ze swojej pasywki olbrzymie ilości AD, które pozwalają naszemu zabijace z dużym toporem na one-shotowanie przeciwników, nawet jeżeli nie budujemy na nim sporej ilości agresywnych itemów. Pozwala nam także na wyhealowanie sporej ilości HP ze swojej umiejętności Q, które pozwala nam na kontynuowanie zadawania obrażeń. Szczególnie polecam go na niższe dywizje, ponieważ nie jest to postać, która posiada trudną mechanikę, a na pewno używając chociaż części waszego mózgu, będziecie w stanie wbić najwyższe dywizje League of Legends. I tak wiem, że Darius jest praktycznie cały czas permabanem na niższych dywizjach, natomiast jeżeli tylko go dostaniecie, to dobrze wiecie co robić. Na 4. pozycji uplasowała się Katarina, postać, która pozwala na zabijanie przeciwników w mniej niż 2 sekundy. Dzięki temu, że po każdej asyście bądź killu dostajemy zredukowany cooldown naszych wszystkich umiejętności o całe 15 sekund.
Wspomnę wam tylko o tym, że postać po podniesieniu sztyletu, który wypada w przypadku użycia naszych umiejętności Q oraz W, zadaje w raid nawet 1000 obrażeń, co stanowi tę postać tak bardzo mocną. Dzięki temu, że po podniesieniu sztyletu nasza E tak naprawdę restytuje swój cooldown, pozwala nam na skakanie po naszych przeciwnikach, zadając bardzo dużo ilości obrażeń. Na trzecim miejscu mamy Echo, postać posiadająca drugi największy przycisk na swojej super umiejętności zaraz po Nunu, który po połączeniu z jego innymi umiejętnościami pozwala nam na one-shotowanie źle ustawionych przeciwników. Jest to dosyć trudna postać i jeżeli ktoś planuje mainować tą postać, to na pewno polecałbym potrenowanie zgrywania waszej umiejętności E oraz Q, żeby zawsze bijać te trzy staki, które bardzo zwiększają nasz potencjał do one-shotowania przeciwnika. Jego największym atutem jest na pewno to, że po one-shotowaniu przeciwnego AD Carry przy użyciu naszych umiejętności możemy bardzo szybko wrócić do bezpiecznej pozycji dzięki naszej super umiejętności. Na drugim miejscu mamy Yasuo, samuraja, który pozwala nam na zrobienie bardzo dużo w mid jak i late game. Mówię dzięki temu, że ta postać posiada nie dość, że olbrzymi damage, a także lifesteal przy zbudowaniu agresywnych itemów. Bardzo przydatna, a także czasem zdradliwe, szczególnie dla osób początkujących, jest jego E, które kiedy zostanie dobrze wykorzystane i połączone z naszą umiejętnością Q, a także R, pozwala nam nie dość na zdodżowanie sporej ilości umiejętności, to także na zadanie bardzo dużej ilości obrażeń. Przy Yasuo warto również wspomnieć o tym, że współpracuje w bardzo fajny sposób ze sporą ilością bohaterów League of Legends. Mam tutaj na myśli szczególnie Orianę, a także Malphite'a, którzy przy użyciu swoich umiejętności głównych są w stanie razem z Yasuo zrobić bardzo fajne wombo combo. I na pierwszym miejscu mamy Vayne. Tak naprawdę bardzo dużo zastanawiałem się nad tym, kogo tutaj umieścić, ponieważ sporo postaci w League of Legends pozwala na kierowanie swoich sojuszników w bardzo efektowny, a co ważniejsze, efektywny sposób. Ale dobre, dlaczego moim zdaniem Vayne znalazł się na pierwszym miejscu? Ponieważ czy to ze swoim supportem, czy nawet sama, dobrze zagrana dosłownie topi przeciwników. Pozwala także na zdodżowanie sporej ilości obrażeń dzięki połączeniu swojej super umiejętności razem z jej Q. Jedyne co tak naprawdę bardzo trzeba uważać to faza lane'owania, która jest dosyć ciężka dla Vayne, a szczególnie na postaci typu Caitlyn czy Jhin, które nie dość, że posiadają większy damage od Vayne, to także posiadają większy zasięg w początkowej fazie gry. Natomiast jeżeli tylko uda nam się przetrwać ten etap i zagram na dobrym poziomie, jesteśmy w stanie naprawdę sporo zrobić. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało, a także zachęcam do zostawienia suba na kanale, tak jak zawsze zachęcam do dyskusji w komentarzach i życzę wam powodzenia w Lidze Legend. A tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, trzymajcie się do następnego odcinka, cześć!